wtedy kopalnia Andaluzja to była najważniejszym, a piekary chyba najważniejszym miejscem takiej opozycji na Śląsku. Bo to myśmy u nas, poprzez te pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców, u nas przyjeżdżał cały Śląsk, cała Polska na te uroczystości, na te barburki bezalkoholowe w grudniu. I pamiętam, że podczas jednego ze zjazdów mężczyzn i młodzieńców przyjechała delegacja Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność z kopalni Manifest Lipcowy. Pamiętam wtedy na czele z kolegą Golcem. W mieszkaniu Andrzeja Sokołowskiego żeśmy się spotkali. Był wtedy Kazimierz Świtoń, była Danuta Skorenko, był Andrzej Sokołowski, byłem ja, była delegacja z Manifestu i był jeszcze Bazylii Tyszkiewicz z Rudy Śląskiej. I myśmy wtedy już uzgadniali termin strajku w sierpniu, to był maj, ostatnia niedziela maja 1988 roku. I wtedy ustaliliśmy termin strajku w sierpniu, dogadaliśmy się z Manifestem i ustaliliśmy, że Manifest i Andaluzja stają, a potem liczyliśmy na to, że poszczególne inne zakłady, kopalnie zaczną się dołączać do tego strajku. Także chcę powiedzieć, że to wyszło z Andaluzji. A czemu Manifest stanął dwa dni wcześniej, to sytuacja im się wymknęła spod kontroli, bo podczas wypłaty, która była 15 sierpnia, oni zrobili tak zwaną akcję ulotkową. I podczas tej akcji ulotkowej, podczas tej wypłaty, aresztowano tam dwóch działaczy i atmosfera już była taka gęsta, już tak było czuć to napięcie, że oni nie mogli nie rozpocząć tego strajku, bo właściwie ten strajk praktycznie, gdyby wtedy nie zrobiono, to by nie zrobiono w ogóle. Wtedy był najlepszy moment. Ta atmosfera była naprawdę wtedy gęsta i oni rozpoczęli. A myśmy rozpoczęli dwa dni później zgodnie z ustalonym harmonogramem. No i oczywiście liczyliśmy, że następne grupy, następne zakłady do nas się przyłączą. No wyglądało to troszeczkę inaczej. Właściwie z tej strony Śląska, jak to ja mówię, ze strony tego Czarnego Śląska, to właściwie do nas się nie przyłączył nikt.